Panie Marszałku, Wysoka Izbo, źle jest, gdy w momencie powoływania komisji niektórzy jej członkowie potencjalnie już z góry wiedzą, co będą robić po zakończeniu prac. Komisja śledcza jest organem nadzwyczajnym Sejmu, który ma być powoływany w sytuacji, gdy zawiodło państwo, prokuratura, służby i inne instytucje w trybie normalnym. Ta konstytucja ma się zająć sprawą szalenie ważną, czyli sprawą ochrony prywatności Polaków. I ma się zająć nie tylko po to, by toczyć bieżący bój polityczny, wskazywać winnych, ale po to przede wszystkim, by sformułować, oprócz ewentualnych zarzutów o charakterze karnym, by sformułować propozycje zmiany prawa, dzięki którym parlament, obywatele będą w lepszy sposób kontrolować służby specjalne i instytucje państwa, które bardzo często działają w szarej strefie bądź wręcz łamią prawo. To nie jest tylko problem Polski, to jest problem każdego współczesnego państwa, to jest problem każdej demokracji, że osoby, które mają władzę, jej nadużywają, idą zbyt daleko, po prostu łamią prawo. To jest wielka pokusa, by wchodzić w życie prywatne innych ludzi, zwłaszcza konkurentów politycznych. To wielka pokusa, by zdobywać informacje o konkurentach biznesowych, o najpotężniejszych, najzamożniejszych Polakach dzięki specjalnym narzędziom, które są bardzo nowoczesne, bardzo inwazyjne narzędzia do inwigilacji. Ta komisja, naszym zdaniem, jako Konfederacji, jest po to, by sformułować również zastrzeżenia do tego, w jaki sposób jest prowadzony nadzór nad pracą służb. Kontrola sądów bardzo często jest niestety iluzoryczna. Sądy mają bardzo mało czasu na ocenę materiału dowodowego i zatwierdzanie takich narzędzi jak podsłuchy, czy stosowanie takich narzędzi jak Pegasus. My po to idziemy do tej komisji, po to chcemy w niej pracować, by sformułować państwowe wnioski zwiększające nadzór parlamentu i obywateli nad służbami specjalnymi. Dziękuję. Konfederacja, wolność i niepodległość.